Dzień dobry, szalom, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szpieg Romla, Afrika Korps kontra Desert Rats, gramy jako Afrika Korps. Jak wam się kampania spodoba, to potem możemy zagrać jeszcze po stronie brytyjskiej, po stronie commonwealthowskiej, będziemy herbaciarzami, będziemy pić, będziemy Franka Dolasie w namiocie trzymać, mundur mu nowy damy. Jedziemy naprzód zgodnie z planem, ale... zgodnie z planem. Dwa questy w poprzedniej misji, wiecie jak mnie kusiło, żeby sobie poza kamerą jeszcze raz rozegrać? Żeby tam na 100% przejść? No właśnie. W tym tygodniu wpaliśmy na trop jednego z miejscowych informatorów, zmartwiło mnie, że wśród nich jest Liz, anioł Zanaby. Według dokumentów ta pani występuje w kampanii fabularnej. Ją kiedyś też możemy sobie spróbować. Dobra, odprawa. O, widzicie, już tutaj popchnęliśmy, zajęliśmy oazę, zrobiliśmy nasz zwiad i pan Rommel tam zdobył resztę. 24 w brytyjskiej Somalii nie ma już Włochów, a świeżo przybyły Afrika Korps dowodzone przez Rommela rozpoczynają wielką ofensywę. Ej, właśnie, bo ja nigdy w sumie się nie zastanawiam, jak długo Włosi bronili się w Somalii? W brytyjskim Somalii nie ma już Włochów, 24 marca. W sumie? Rozpoczynają wielką ofensywę i odbijają El Agilie, najdalszy punkt, do którego dotarła brytyjska ofensywa skierowana w lutym przeciwko Włochom. Tam na północy powinno być Bengazi, wiecie, jak jest ten Afryka, Libia i potem tak leci do góry, cyk, cyk, cyk. Cyrenajka, o, Cyrenajka, potem tu będzie gdzieś Tobruk, tam w tamtym kierunku będzie Egipt, nie, tutaj jest to takie, o, to jest ta zatoczka, my dopiero tutaj jesteśmy. Libia, kluczowy przełom wzgórza Merseberga, dobra, przejdź dalej. Zobaczymy. Ta misja, z tego co pamiętam, jest dość fajna, bo najpierw się bronimy, potem atakujemy. Nowe jednostki dostępne. O, najsik. Czołgusie, pancerki mamy. Wyrzuć te ople, bo zając z nich korzysta jak ten tego. No właśnie. Czyli będzie stać na czołgusia. 15 aż potrzebujemy. Zwiadowca, grenadier. Hartmana, w sensie naszego oficera. Nasz oficer główny bohater nazywa się Hartman. Ja bym chciał może jeszcze jednego czołgusia. Nie, będziemy potrzebali też piechoty. Wiecie dlaczego będziemy potrzebali piechoty? Ponieważ caper rozbraja miny. kiedyś nie wiedziałem jak działa saper, to wykorzystywałem lekkie czołgi jako sapery, jechały pierwsze. O, możemy dajmiery wyciągnąć. No właśnie, to jest zdobyczny sprzęt. 12 aż za to muszę zapłacić, porąbało was. Niepoważni jesteście. Dobra, zrobimy tak, weźmiemy sobie wóz opancerzony jeden, wyrzucimy sobie SDKF z Zika, a weźmiemy nieruchoma wieża, oj to nie, dobra to weźmy go jednak, ile zostało? Dwa punkciory, to weźmy trochę więcej strzelców, oni są najtarsi, 11 piechoty, powinno strzelać, teraz powinni Włosi wspierać, rozpocznijmy misję, właśnie, tu Włosi się bronią, piękne włoskie czołgi, piękne włoskie działa. Mhm. Ci Włosi dzielnie powstrzymują inwazję Brytyjczyków. Dzielnie powstrzymują inwazję Brytyjczyków na nasze piękne piaski pustyni. Ładnie tak jest. No schowaj to Marty, samolot tu przyleci, no. Akurat musiał trafić w tą artę, gdzie stało dwóch Włochów, a ta pusta arta sobie stała dalej, je? To wszystkie jedności, aby wesprzeć, póki nie przebędą posiłki. Dokładnie tak. Czołgusie, dawaj do przodu. Mhm. Czołgusie, dawaj do przodu. Wóz, pan ten. Nie, czekaj. Czołgusia tu, ty stań z tyłu gdzieś, żeby cię nie zniszczyli. Mamy masę piechoty. Piechotę zapraszam tutaj do działa. Przemiecie działa 75 mm włoskie. Czekaj, to jest... Nie. Zwykli ci. Właśnie, zwykli ci. Wysłałem tego... lekarza, w sensie aptekarza. W sensie, no wiecie. I nie grenadiera, strzelca. Grenadierzy co mają? Granatnik mają w sobie. Się zakładam, nie wiem jak to działało. Dowiemy się. Piechoty nie chciałbym na... Halo, do góry panowie. Do góry. Tak, dwóch strzelców. Zaraz przejadą brytole. Staj może troszeczkę bardziej z tyłu. A nie, wracać. Staj troszeczkę bardziej z tyłu. Może schowajmy się za Włochami. Dobra, jadą te śmieszne brytyjskie czołgusie z tymi splaszczonymi wieżyczkami. Nie to co niemieckie siły pancerne. Wejście do środka. Medyków mi na razie schowaj. Okej, wy zdążycie tam się ten załadować? Do tego działa? Świetnie, o są. Nie zdążyłem piechoty rozstawić. Okej. Ty wytrzymasz, może cofnij trochę. Może ciutkę cofnij. Okej.
Puszczcie się, panowie, o coś takiego. Oni też powinni potem dosyłać trochę piechoty, żebyście w razie czego stali i strzelali w tą piechotę, nie? O, a medycy na razie gdzieś z tyłu, świetnie. Wy dobiegliście do tego działa? O, to działo też potem powinno strzelać. We wszystko co przyjedzie, o jedzie, jadą kolejne cruzery. Cyk, wieża zniszczona. Nie możemy stracić też naszego głównego bohatera. O, widzicie, piechota się czołga. Weź może jeszcze bardziej cofnij, byś nie tankował. Niech ten włoski smutny czołg. Potrzebujemy bardzo inżyniera, żeby naprawiać. Bardzo. A ci to co? Czy ty zabiłeś chłopa z miotaczem ognia i to wybuchło tam? O kurde, co jest? Włoska tankietka is dead. No dobra, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć Cromwellów brytyjskich cruiserów zniszczonych za jeden jakiś włoski tankietek boży. Dobra. Okej. Strzelamy, panowie. Kolejne cruisery. Wy możecie tu strzelić? Chyba nie, nie? Dzieło ładuje. Dasz radę w to celować, żbiczku? Nie dasz rady. Chyba nie. Ale to działo świetnie sobie radzi. No zawsze to jest przeciwpiechotne, 75 mm. Ale na te cruisery wystarcza. Zdecydowanie. Co oni teraz celują? W tą włoską tankietkę, okej? Okay? M1340. Im więcej piechoty. Przepraszam. Strzelajcie, cyk. Okej. Okay. Jak widzicie na minimapie u góry. Trzymaj przesmyk, no właśnie, a u góry jest baza i zaraz będziemy musieli ją kontratakować. O Jezus. Biedni Brytyjczycy. Albo Indyjczycy, albo Nowozelandczycy, cokolwiek ci przekręci Brytole ściągnęli, żeby bronić swojego przerośniętego imperium. O, ty patrzcie, skradał się! Skradał się, nie było go widać, dopiero tutaj jak dostał, a ten biedny bieg, ojejciu. Przewrócił. No, no i takie tower defense to ja lubię, nie? Rozpocząć kontratak. My jesteśmy wsparcie? Żeby posiłki. Utrzymaj przesmyk, nowe zadanie, zniszcz obóz aliantów. Musimy dostać wsparcie. O, jedzie wsparcie. Jedzie wsparcie, co my mamy? SDKF, czołgusie. Czołgusie. I my wochami tak? Też możemy? Też możemy. Te działa będą bardzo długo schodzić, nie? Tak. No ordinary raider would risk to challenge us openly. Well, this is funny. I heard about you, Hartman. This will be your final test of strength. Widać, że gra z poprzedniej epoki. Widać, że gra. A on tu jedzie! O nie, moje działo! Zostawcie to! Połóżcie się, może was nie zobaczą. Połóż się! Ziomek. Dobra. Czołgi, pójdź Włocha przodem. Ziomek. Wyjedziesz stąd? Żyjecie tam? Nie, poginęli, ale dobra, kupiliście nam czas. Piszcie nam czas. Weź może tego SDKFZ-a tam nie popychaj. Ja powinienem móc z nimi jeździć. Czemu nie mogę tym wyjechać? A, bo ty... Czekaj, ja mogę to wszystko okopać? Czekaj, ty chyba nie powiesz, że to mogę ten. Czekaj, bo on tu przyjechał. O. Ej, strolował nas, on miał być w tym czołgu, a uciekł. Bandyta jeden. Nie zniszczysz mi tego? Nie zniszczysz. Czekajcie, czy ja sobie właśnie przypomniałem, że można było każdy czołg sobie tak fajnie okopać? Tak! Ej, zarąbiste, dobra, wyjdź z okopów. To działo. Ej, zarąbiste, piechota też może się okopywać? Nie, piechota się nie może okopywać. Ej, najsik. Dobra, wyjdź z tego. A, i teraz lecimy na północ przejąć bazę Anglików. Oni są tutaj. I oni są tutaj. Przynajmniej to działo nam przestało. No dobra, wy kiedyś zejdziecie na dół, panowie, wierzę w was. Zaczniemy od tej bazy. O, ale to jest dźwięk niszczonych zasieków, to jest piękna sprawa. Zacznijmy od tej bazy na północy. Jeżeli chodzi o czyszczenie. Pamiętam, oni tu mieli chyba jednego Churchilla, ale zaraz zobaczymy. Piechota będzie sobie powolutku padatajać. Bo to nie ma dobrze tego. O właśnie, a mają jedno działo. O! Ładować się do środka. Możecie to zniszczyć z daleka? Jak ja to wam podświetliłem? Możecie. Aha, tylko że ich striggerowałem. O, shit. Cofnij, 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 cofnij! Myślałem, że ja mogę sobie bezkarnie was postrzelać. Panowie, pomóżcie moim goniom! Wyciągnąłem Anglików z lasu! Ale nie piechota. Piechota do tyłu. Czołgi do przodu. O Jezus, ale młyn.
Włosi przodem, do tego służą Włosi. Nie, piechota miała stać. Okej, okay. Przejdź tędy. Nice, Hartmana też nie posyłaj przodem. Okej, okay. Nice. Zniszczyć. Zniszczyć. O, gąskę mi rozwalił bandyta jeden. I te dwa pepance ciągną. Te dwa pepance możesz tam już rozstawić. Okej, okay. Dobra, i piechotę na piechotę. O, i tu widzicie, że medyk? Gdzie jest medyk? Gdzieś tu był medyk, leczył ich. O, tu jest medyk. Możesz go wyleczyć? O, medyk z plasterkiem biegnie. I rozpoczął leczenie. Chyba. Meine Spritze ist bereit. O, właśnie, medyk z plasterkiem, tu cyk i naszego biednego strzelca leczy sobie, o, no i zarąbiście. Gąska zniszczona. Nie, on nie będzie mógł jeździć, nie? A ja mam żadnego tego, żeby naprawić, trudno. Wyładuj ich wszystkich. Zostawiłem tylko Hartmana, żeby siedział i przypadkiem się nie wyrąbał. Wyleczyłeś go tam już? Świetnie. Jak go wyleczyłeś naprzód? Straty nie są ważne, liczy się zniszczenie Brytyjczyków. Naprzód, panowie. Naprzód. Powinno być wszystko, już wyciągnęliśmy z tego obozu. Nie? Jeszcze tu mamy... tego antitanka trzeba zniszczyć koniecznie. Okej, okay. Co to za śmieszny wozik opancerzony. Halo! Z czym do ludzi? Ej, w Call of Duty 2 jest ta początkowa misja w tym... w kampanii brytyjskiej, czy że ty tym wierzysz? O kurde, ty plecy! Halo! Angole przybyli! Zniszczyć! Okej, okay, wy powinniście sobie poradzić, ten czołg na słowo honoru się trzyma. Możemy wejść do brytyjskiego antitanka. Nie, bo tam herbatą śmierdzi. Dobra. Chodźcie, panowie. Antitanki kiedyś podejdą. Kiedyś. Nie pamiętam, czy była opcja, żeby je podczepiać pod jakiegoś traka, jakiegoś zmecha. Nie wiem, czy pod zwykłego Opla się ich nie da podczepić, ale to jest włoskie, kto to wie? Nie, tak dużo zapomniałem, jeżeli chodzi o tą gierkę, jest tak przyjemna. Spokojnie, mam nadzieję, że wszystkie kampanie się nauczymy. Dobra, i musimy jeszcze wyczyścić... tu chyba wszystko, musimy jeszcze wyczyścić tą lewą bazę. To może ten najbardziej uszkodzony byś z tyłu trzymał, żeby się nie rozwalił. Mało czołgów nam zostało. Jeden PZ-cik jedzie. Dawaj, 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 dawaj. Okej, jest antitank. Zacznij strzaj, są dwa antitanki. Wy możecie już to ładować stąd? Byłoby bardzo fajnie. O, jest jeden Crusader. Okej, okay, weź cofnij tego. Zwalcie antitanka. O, załogan zabity. Właź dość. O, no to żeś rozwalił. Panowie? Cruiser, cruiser, cruiser! Cruiser, rozwalić! Rozwalić, gdzie są grenadierzy? Nie wiem, gdzie są grenadierzy. Antitanki mogą strzelać, czy nie? Dobra, mamy, wszyscy. Wszyscy, wszyscy. Straciliśmy większość czołgów, ale to nic. To nic, zwycięstwo. Znowu ocal obydwa działa kalibr 75 mm. Zadanie ukryte. No jak miałem ocalić obydwa działa 75 mm, jak tam ten bandyta mi ze wzgórza przyjeżdżał? To cud, że w ogóle dało się ocalić. Ile straciliśmy czołgów? Straciliśmy... oj, 4 czołgi, z czego połowa było tych włoskich. To nie jest żaden skandal. Żaden skandal. Dobra. Mam nadzieję, że druga misja wam się podobała. Łapek w górę, za czysty komentarz. Widzimy się już jutro. Cześć, trzymajcie się, na razie. Elo.